Witam na naszym kanale Polish Fighter. Dzisiaj zrobię sobie wrota Epsilon w grze Dark Orbit. Za te wrota jest szansa na L4. Mała, nie wiem, czy 20 czy 30%, coś koło tego. Nie jest dużo, ale to co chyba trzecie, co czwarte wrota powinna nam wpaść jakaś jedna. Wrota nie są trudne. Tylko 99 części. Specyficzne z tego powodu, że pojawia się następna fala dopiero kiedy załatwimy większość alienów z poprzedniej. No i dopiero w tym momencie pojawia się następny. Surowców tutaj nie ma z tych alienów zbyt dużo. No, coś tam dali. A to jest prawie nic. Poczekam sobie, aż wszystkie przylecą. Dobra, co? I... Dobra. Ile są następne już? Jeśli nie dajemy rady, to wystarczy wszystkie trochę sklepać. One sobie w rogu będą siedziały. My się z tym naprawimy. I można spokojnie dalej bić. Czyli jak widać bezproblemowy wrót. No to co, następna fala. Ja od razu zawsze stoję przy rogu, to wtedy daleko mi nie uciekają. Nie znowu te. Totalna łatwizna. Teraz chyba już jakieś cięższe przylecą. No, są.
I na koniec tej fali znowu malutkie przyleciały. Raz, dwa. Tylko poczekam, aż te się tutaj pojawią. O, proszę. No zaraz skończę misję sobie, jeszcze przy okazji. No, standardowo do rogu. No, te znowu przyleciały. Mam dużo dwójeczki, to z dwójeczki klepimy. Jakieś silniejsze. Już się przestraszyłem. To już ostatnia fala, dlatego potem się dobije. Pozdrowienia od Peta poszły i po wszystkim.
No, wszystkie nie przyleciały, już pierwszy padł. Co to jest? Zawsze to 2 razy mniejsze obrażenie. Jak widać, robi się coraz trudniej. Nie chcę się na razie konfy zmieniać, żeby uciec i się naprawić. Za łatwo są. To jeszcze nic. Córki sobie tak co chwilę sprzedaję, bo teraz weszły na handel statki Cytadela, Aegis i Spearhead, designy do nich, części do stacji bojowej, co jeszcze, designy do Goliata, te po 250 tysięcy uri, dlatego chciałbym coś sobie kupić z tego. Oczywiście wszystko na handel weszło, no dlatego potrzebne są kredyty. No, co ci się? Surowce. No. Nie wiadomo.
O, za dużo zniszczyłem, już leci kolejna eskadra. No, teraz to już są troszkę mocne. Widzicie, jak się nie dobija, to nie pojawiają się nowe i można sobie spokojnie. Teraz tylko tego jeszcze do rogu wrzucimy. A, bo nawet zabije. No i mogę się spokojnie naprawić. Za dużo jednego zabiję. No trudno. Nie ma co się spinać z nimi. Dużo nie biją. Jest se, promień, jest impreza. No właśnie, nieładnie tak atakować. I po wszystkim. Teraz sobie szybko surki zbieram. No i misja na zielony klucz zrobiona. Jest jeden.
Na woni. No, fajnie. Troszkę więcej ich leci. Zobaczmy, co to zaraz. A, to są biaki. Dobra. To ja przyleciały. Nie fajnie. Czas je trochę naprawić. Oczywiście serce nam daje więcej HP, czyli szybsza naprawa tak też. W moim przypadku to jest to 18 tysięcy. Zresztą słonki też można ściągnąć. Nie będę się pitolił. Tylko 7 tysięcy bije, co to jest? Dobra, być uciekał. To ja się spokojnie naprawię. Dobra, wystarczy.
No, znowu 7000 surowców. Uff, trzeba sprzedać. Są wszyscy, dupamy. Jeden się już z nami żegna. W tych alienach nawet seprom jest. Mało, bo po trzy, no ale zawsze coś. No, zdrowo mi tuku. No. Teraz na strategię numer 2. Czyli z kamikadze będę zabijał. A, surowce jeszcze. No, naprawię się.
Ostatniego z jedyneczki tradycyjnie. Jeden to nie warto marnować dwójki. Właśnie nie mieszczę. Tego drona handlowego dostałem z jakiejś tam łatwej misji. Każdy go może mieć tam. Wystarczy tylko parę misji na początku zrobić. A konkretnie ta misja, za którą jest ten dron, to wystarczy ją przyjąć, już jest zrobiona. Chodzi o ulepszenie czegoś tam w Skylabie na pierwszy level, czy tam drugi, nie pamiętam. Ciągle te chuligany. Jeszcze i więcej. Oj. Pet go tam bije. Patrzcie. No, pet bije.
Jeszcze się chwilę sklepię i dowalę wszystkie. Przylazły silniejsze. No i tak muszę się naprawić osłonki, więc dobiję strzelając. Znowu pełna ładownia.
Teraz przylecę za następny. A, ja już lecę. No, to są te mocniejsze. No, nie uciekaj. Właśnie, jeszcze kamikadze wam zostawię. Następny już pada. Przyleciały duże. Jak już się te duże pojawiły, to znaczy, że wrota się kończą. To są najsilniejsze alieny w nich. Najsilniejsze nie znaczy, że są naprawdę mocne.
Proszę bardzo, lecimy na następną falę. Zawsze będzie trochę sepromu więcej w laserach. Na parę strzałów. W tej fali jest ich chyba... Co? Tylko cztery? Myślę, że więcej. Może jeszcze się pojawią. Jak widać, nie są ciężkie. Ile tam? 250 dolarów za niego jest? Nie, 150. Szkoda. Ale to dość. Do takiego słabego. Chyba już została tylko jedna fala. No i ciężko nie ma. Jeszcze to przyleci. Co tam jest? Te duże chyba. No, to już powinien być koniec. Nie, ucieka mi.
Chwila tylko się zrypie. No to można wracać do akcji. Oj, ostro próję. Tak, jednego bym mógł już dobić. Walnę sobie kamikadze znowu. Można też je pozabijać w inny sposób, wystarczyło tylko parę napędów sobie dać zamiast osłon na statku. Wtedy można by spokojnie je bić. Ale nie chciałoby się.
No i koniec misji. Naszej misji, wróć. Nie dostałem elefczury. Szkoda. No, to tak się przychodzi Epsilon. Można inaczej, ale pomyślnie przeszedłem go. Dziękuję Wam za uwagę.